Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku muszę przez godzinę odtworzyć zdjęcia danego koloru, a kolor wybiera mi koło fortuny, więc zaczynamy. A mnie boli strasznie okres. Fatalnie, naprawdę. Czerwonego koloru nie ma niestety, ponieważ już odtwarzałam ten kolor, możecie zobaczyć tutaj. I tak samo sobie przypomniałam teraz, że pomarańczowy też odtwarzałam. Dawno i nieprawda, jakby dawne czasy, naprawdę dawne czasy. Gotowi? Kręcimy. Brązowy! Uwaga, włączam czas! Mam na to jedną godzinę. Uwaga, czas! Start. Dobrze, moi drodzy, na początku, jeśli chcemy ten brązowy odtworzyć, muszę po prostu znaleźć jakieś inspiracje. Musimy zrobić trzy zdjęcia brązowe. Brown, kurde, napiszę jak coś na... przyjdzie mi z pomocą mój kolega Pinterest. Mogę korzystać z Photoshopa, więc pewnie większość rzeczy, po prostu zdjęcie musi być brązowe. Jest tutaj zdjęcie aniołka, które jakby nie widać mu połowy twarzy. I tak naprawdę, jeśli chodzi o tło, tło jest brązowe i mogę w sumie siebie wstawić, potem to... Dobra, kochani, robimy to zdjęcie. Sądzę, że to będzie całkiem szybkie zdjęcie, ponieważ jakby to jest inspiracja, iż ponieważ będzie większość photoshopowanych. Nie wiem, czy zdążę przez godzinę to zrobić, więc robię zdjęcie. Jako pierwsze robię aniołka. Stwierdziłam, że to będzie jakby najłatwiejsze do zrobienia zdjęcie, więc... robimy zdjęcie, a potem w Photoshopie obcinamy. Ej, brązowy to jest bardzo trudny kolor do znalezienia jakikolwiek. Naprawdę, szukałam wielu zdjęć i jeśli się nie ma, jeśli ograniczonym, bo ja nie mam nic brązowego, nic a nic, to no jest problem, jest ogromny problem. Dobra, jakoś tutaj tak zrobimy, żeby było dobrze. Fajnie, że ja nie widzę, kurde. Dobra, robię zdjęcie. Jakby staram się być taka skulona. Oficjalnie mamy zdjęcie! Dobrze, robimy teraz drugie zdjęcie, a potem zaczynamy obróbkę. Drugie zdjęcie, jakie będziemy odtwarzać, jest to zdjęcie. Jest ono łatwe, ale też trudne. Mam podobną, mam inny brąz, taki bardziej sraczkowaty zasłon. Powinnam w ogóle je zmienić, bo ma kolor sraczkowaty. I też w postprodukcji, czyli w Photoshopie, spróbuję dodać ten kształt. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale będzie dobrze. Będzie dobrze, nie umiem tak dobrze Photoshopa. Jedyne co Photoshopa to robię miniaturki i też nie wychodzą za super wspaniałe. Robimy podobne foto na moim właśnie zasłonie, którą muszę wyrzucić i widzimy się zaraz. Mamy to tło i zrobimy zaraz fotę. Potrzebuję może jakiegoś garniaka, czy coś by było bardziej tak jak u tej pani. Chcesz, muszę związać włosy, to jest mój pomysł. Kochani, znalazłam mój stary brązowy płaszcz, który już muszę wyrzucić. I sobie związałam koka, więc jest w porządku. Znowu muszę ustawić sobie głupie. Nie mam innego niestety. Kurczę, najdłużej mi zajmuje ogarnięcie tego kadru. To jest chyba najgorsza rzecz tutaj. Nie wiem, jak wychodzę. Mam mało czasu już na myślenie, jak wychodzi to zdjęcie. Przepraszam, że takie miny robię. Modeling, nie modelingowe, wygląda pewnie. Nie wiem, jak wygląda. Mam okulary brązowe. Nie wiem, czy będę miała cokolwiek dobrze. Jeszcze dwie foty tej stylizacji i lecimy dalej. Okej, zdjęcia skończone, lecimy dalej, bo mam mało czasu, a ostatni będzie masakryczny. Użyję znowu tej ściany, żeby pokryć ją takimi właśnie kartkami w kolorze brązu, kartonami, wszystkim co mam tego typu, a mam tego bardzo mało, a zostało jeszcze bardzo mało czasu. Zrobię takie tło po prostu totalnie w kartonach, taki miszmasz artystyczny po prostu. Znalazłam taśmę malarską, która doda nam też jakiś... No, bardzo jest żółty, ale to się wszystko zmieni. Trzyma się. Git. Git.
sprawdzamy jeszcze dwa na górze. Wiecie, bo taśma malarska nie zepsuje ani plakatu, bo to są plakaty moje, ani nie zepsuje ściany. No, brąz jest, ale taki totalnie różny. A jak to wygląda, git czy nie git? Dobra, robimy fotę. Ale koś mogę sobie tą taśmą jeszcze coś glebnąć. Miałam lustra. To może zdjęcie już zajmie trochę dłużej, bo... O, to jest genialny pomysł w ogóle, gdzie jest to? Dalej nakleimy jeszcze tutaj więcej tego... Ej, a teraz co na ten pomysł? Nakleję więcej tej taśmy malarskiej. O, tutaj na tą lampę, gdzie jest ten statyw. O, i to może być dobre zdjęcie. To może być dobre zdjęcie. I jeszcze tylko, bo moje własne jakby nie autorski pomysł, bo to z tyłu tło jest... O, to jest boskie, I love it. Mam mało czasu, kurde. Ostatnia fota, bo już mam dosyć. Ostatnie zdjęcie i lecimy na przeróbkę. Mamy tylko 28 minut. Moi drodzy, sprawdzamy moje zdjęcia, brązowe zdjęcia. Czy jestem z nich zadowolona? Nie. One były zrobione w godzinę i tak samo nie zdążyłam jednego zdjęcia porządnie dobrze przerobić, ale pokazuję wam. Pierwsze zdjęcie, jakie było do odtworzenia, bo inspirację brałam z Pinterestu, inspirację, szczerze, nic nie wyszło tak samo, było zdjęcie to. Ze skrzydłami aniołka. W ogóle, co tu się... No, piękne zdjęcie. To nie jest... Może to jest obraz, ale to było jego moją inspiracją. Zdjęcie, które wyszło, jest fatalne. Nie miałam czasu na odtworzenie jego i wyszło w taki oto sposób. O tak. Ej, ale jego nie jest złe, ale nie jest też dobre. Te skrzydła widać, że są wklejane. Jeszcze przez to, że jest biały, nie wiem dlaczego tak tu jest. Gdyby może nie było tego białego, to może. Ale jest całkiem ciekawe. Podoba mi się. O, no, jak oceniacie w skali 1 od 10? No te skrzydła, coś jest nie tak z nimi. Ej, ale ma swój klimat. Ja oceniam to zdjęcie na... 4 na 10. 4 na 10. A pokażę wam, jak wyglądało mogę przed obróbką, bo jeszcze obrabiałam. Tak wyglądało przed obróbką to zdjęcie. Drugie zdjęcie brązowe, jakim chciałam się zainspirować do zrobienia brązowego zdjęcia, jest zdjęcie tego oto pana na tle całej ściany z kartonu. Ja zrobiłam tu moją taką ścianę kartonowo-taśmo-plastyczną. I jakby to było moje, wiadomo, moja inspiracja, ponieważ ja nie mam tyle ściany, tyle kartonów i tyle czasu, żeby obklejać całą ścianę kartonami. I aż w końcu, zdjęcie, które mi wyszło, wygląda tak. Jakby jest to najmniej moje ulubione zdjęcie z tej sesji, ale jest brązowe, chociaż ta bluzka troszeczkę się wybija, że ona jest jednak taka biała-beżowa. Jednak zdjęcie jest ciekawe, jest ok, podoba mi się. Daję mu może 6 na 10, 5, 6 na 10, coś takiego. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Ostatnie zdjęcie, którego inspiracją było to zdjęcie, wyszło totalnie inaczej niż ta inspiracja. Uwaga, inspiracja... Chodzi o to, że już nie miałam czasu dodać tego światła i było mi mega bardzo przykro, więc z tego co wyszło, a było bardzo mało fot, bo bardzo mało miałam czasu, wyszło coś takiego. To zdjęcie jest takie aesthetic, jak to na przykład dziewczyny z Pinteresta. Podoba mi się, jest takie w ruchu, nic ciekawego, niby takie proste, ale jednak na przykład mi się podoba i robi jakby swoją robotę. No i ten grain, który uwielbiam, to takie właśnie postarzanie zdjęcia, jest cudowne. Moim zdaniem zdjęcia wyszły tak łącznie wszystkie 5 na 10, to pierwszy odcinek. Sądzę, że w następnym odcinku chyba dam sobie troszeczkę więcej czasu na te obróbki zdjęć. Dajcie znać w komentarzu, które wam się zdjęcie najbardziej podobało, a które najmniej się wam podobało. I co? Widzimy się już jutro o godzinie 16, bo trwa wakacyjne. Albo 17 w sumie. Nie wiem, chyba o 17. Więc widzimy się już jutro o godzinie 17 na moim kanale, bo trwa wakacyjne daily. Buziaki.